pierwsza jazda Iveco z Trialisem już za mną. Sprawdziłem se nawigację, działa dobrze. Jutro już nim jeździć niestety nie będę. Wracam na Volvo FH. I co mogę powiedzieć? Lusterka całkiem duże, fajne. Jest tempona mat adaptacyjny, czyli urządzenie, które wprost kocham. Obsługa samochodu jest bardzo intuicyjna. Nawigacji tak samo. Można się połapać, nie ma problemu jadąc pierwszym razem tym samochodem. Samochód przyspiesza dobrze, jest miękki, wygodny, nie przechyla się strasznie na zakrętach, nie robi wrażenia, że zaraz się wylecimy na bok. Ogólnie rzecz biorąc, szczerze mówiąc, samochód mi się podobał. Jest prześliczny, przestronna kabina, ja nim jeżdżę po Warszawie. Nie jeżdżę w trasy. Chętnie bym go spróbował, tak se pojechał gdzieś na tydzień do Włoch. Włoski styl, w końcu to Iveco z Trialis. Samochód, no przyjemny. Czemu nie? Podoba mi się. No nówka sztuka, 29 tysięcy można powiedzieć przebiegu, czyli naprawdę jest spoko moim zdaniem. Jazda tutaj nim prowadzi się naprawdę bardzo dobrze. Kolega, który jechał wcześniej, narzekał trochę na hamulce, że nie są zbytnio wyczuwalne. Ja, prawdę mówiąc, powiem, że hamulce chyba działają normalnie. On twierdził, że hamulce są słabe. Mi się nie wydają, że są słabe. Więc jazda tym samochodem jest dobra. Duża lusterka, dobra widoczność. Trzeba się przyzwyczaić, prawda? Volvo, czy większe, czy mniejsze. Pamiętam, że jak przesiadłem się kiedyś z Renault Premium i na Iveco z Trialis, to parę razy przyłożyłem lusterkami. Nie zmieściłem się we Francji na bramkach, bo były wąskie. W Calais chyba, albo w Anglii, w Dover się stuknąłem lusterkami z innym samochodem. Jakoś się wydaje, że te duże lusterka po prostu może chodzić o to, że po prostu faktycznie samochód jest trochę szerszy od zwykłych. No lusterka są potężne. No Renault Premium być może jest węższy. Na pewno miał węższą kabinę. Lusterka, no wiadomo, to rozstaw. No ale nie wiem, no w każdym bądź razie tak. Nawigacja tutaj w standardzie, która jest dostępna, jest całkiem fajna. No mi się, szczerze mówiąc, ten samochód bardzo podoba. Najbardziej mi się podoba jedna z rzeczy, których jest, to lubię tempomat adaptacyjny. Rzecz, którą niestety w Volvo FH, który jeżdżę na co dzień, no niestety nie mam. No, samochód, mówię, spisuje się dobrze, komputer i tak dalej. Wszystko w miarę czytelnie, intuicyjnie, można spokojnie obsłużyć. Więc Iveco z Trialis dla mnie, jeśli chodzi o samochód, ciekawe jak jest z jego wytrzymałością, eksploatacją, kosztami, spalaniem paliwa, nie? No, nawet nie wiem, ile on pali, szczerze mówiąc. Ale z okazji tego, że jutro nim nie będę musiał już jechać, no to na przykład nie będę tankował, bo mi się... Nie będę sprawdzał, czy kluczy, który jest, pasuje do tego i tak dalej. Jutro ktoś będzie jeździł. Panel klimatyzacji ustawiony na 18. Zwiększymy te... Nie, nie zwiększymy tego. Tylko... A, no dobra. Nie zwiększyliśmy, Mówię, o, światła są piękne, bardzo jasne. Jakieś pewnie ksenony albo coś, w sumie to nie wiem. Ale mówię, no moim zdaniem samochód jest po prostu elegancki. Jest naprawdę super. No to siedzenie przesuwane i tak dalej, zajebiste. Jeździ się nim naprawdę bardzo dobrze. Iveco z Trialis. Iveco. Ja już pozdrawiam i dziękuję. Jak ktoś ma okazję się przejechać nowym Iveco z Trialis, to uważam, że dobry samochód. Sporo ich jeździ. Ten model, ta buta chyba 2021. No jest nowo, no bardzo mi się podoba. Najładniejszym samochodem dla mnie jest Volvo FH, ale ten jest po prostu piękny. Nie wiem, podoba mi się. Jestem urzeczony tym samochodem Iveco z Trialis. No po prostu fajne. Tu się światło zapala, rozjaśnia i
tak dalej. No samochód moim zdaniem świetny. Po prostu dobry. Engine start stop. Ja już dziękuję i pozdrawiam.